Siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Tak jak już w poprzednim odcinku pokonaliśmy trzech, czterech tak jakby bossów o nazwie Światożercy. Konkretnie oni się nazywają Puchcia Chrum. No to dzisiaj dostaliśmy zlecenie, że mamy wrócić do tego naszego drzewa i porozmawiać z przedawnionym. On ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Dlatego w miarę możliwości... O, możemy się tepnąć. O. Nie, ten klawisz. Boże, ten klawisz. No i od razu lepiej. No i zobaczymy, co nam gość ma do powiedzenia. I najprawdopodobniej zaprosi nas już do ostatniego Światożercy, żeby to ogarnąć. No i co? No i będziemy robić tego questa, nie? Według mnie już ta seria powoli się zaczyna kończyć. Nie wiem, ile odcinków wydaliśmy, ale ta seria jest tak naprawdę z nami od początku. Więc to będzie pierwsza seria zakończona. Nie chcę się jeszcze wypowiadać za dużo, wam rzucać informacji. No ale planuję po tej serii zrobić coś nowego i zobaczymy, czy wam się to spodoba, czy nie. Dacie ocenę, może to będzie jakiś kolejny punkt naszych, tak jakby na naszym kanale, nie? Dobra, przedawniony, gdzie ty, gościu, jesteś? W naszej arce, tak? Że ten statek naprawdę mi przypomina statek z Gwiezdnych Wojen. Dobra, interakcja. Przedawniony uważa, że w końcu nadszedł czas, by zakończyć właśnie między plemionami. W tej wojnie nie będzie żadnych zwycięzców. Je, mów furbu, bum. Wiedz, że nie jest za późno na zmiany, jeśli pójdziesz do fortu innego plemienia. Jednak może lepiej będzie się trzymać tego już wybranego. Come, Reaper. Jest przekonany, że ostatecznie do przeciwstawienia się energii Sifu będzie potrzebny ktoś, prowadzony przez mrok, pełen energii ki. Czyli ja. Czyli ja. Niezależnie od wyniku, musisz zrobić swoje i doprowadzić podbój do końca. Wkrótce będzie po wszystkim. To mi się podoba. Przedawniony przypomina ci, że nadszedł czas zakończyć wojnę plemion. To już nie mówiłeś przed chwilą? Cieszy się, że może ci pomóc. Dobra, nie chcę ci zabierać więcej czasu. Nie ma nic więcej do dodania, więc to nie problem. Okej. Czyli co teraz? Mamy jakąś misję główną z tym ostatnim naszym przedawnionym? Czy mamy w końcu zacząć podbijać te forty, tak jakby? No bo z tego co widzę, tu są jakieś inne misje. Wrogie plemię, przejmij wrogie plemię. I tutaj jaki jest kolejny punkt? Wróć do Glutomira. Coś Glutomir ma dla nas? Okej, czyli... Teraz idziemy w misję główną, tak naprawdę, ale nie uderzamy to w ten sposób, że po prostu no walczymy z tymi całymi bossami, tak? W końcu jest coś innego. Okej, śledź zadanie, szybka podróż. Najpierw muszę wyjść z tej groty, nie? No dobra, wiecie co? To szczerze powiedziawszy, trochę jestem podjarany, bo w końcu nie musimy walczyć z tymi głównymi bossami. Tymi się jakby innymi tak naprawdę questami kampanijnymi, ale jednak główną ścieżką. No i wydaje mi się, że weźmiemy i jednak zawalczymy z tym sporo drugim plemieniem. Dzieje. Każdy się obudził i działa. A jeżeli chodzi o te Sifu, czy wymianę plemienia, to nie zamierzam zmieniać. Sami tam widzieliście z tego, co on powiedział, że do prowadzenia ich nadaje się mrok. No i szczerze powiedziawszy, to mi się najbardziej podoba. Czyli co, dzisiaj już tego Glutomira sobie odpuścimy, ale zajmiemy się przejmowaniem wrogich posterunków. Tepniemy się tutaj, więc w końcu nie będzie odcinek tak naprawdę monotematyczny. Nie będziemy robić ciągle tego samego, czyli nie będziemy latać do jakiegoś tam przyjaciela sprzed lat. On nam powie, co musimy zebrać, bo to jest specjalna broń na tego bossa. Tylko skupimy się na przejmowaniu plemion. Znaczy przejmowanie tych całych posterunków, nie? Zobaczymy tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Zaraz aktywuję tą misję. No i będziemy po kolei zdobywać te posterunki. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, kiedy odcinek zacząłem. Więc... Kurde, no nie obliczyłem tego czasu. Nie wiem, ile to trwało. Dobra, myślę, że... Tak, do... Będzie dzisiaj troszkę dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Bo już mam wyznaczony czas, żeby było fajnie, równo. Więc tak, będę nagrywał do tej godziny, którą już mam w głowie. A my przejmij wrogi posterunek.
I lecimy w tą stronę, aby to przejąć. Pewnie jakichś przeciwników też fajnych dostaniemy do walki. O, to się też nam na pewno przyda. Jedyny rodzaj złomu, który nadal powstaje. Szkoda, że akurat deski, bo ja bym był zadowolony z czegoś innego. Tu nie zabijamy się, jak stąd spadniemy. Raczej nie powinniśmy. A już słyszę tu jakichś przeciwników. No. Ale śmierdzi. Muszę się znowu przyzwyczaić do walki, bo dawno nie walczyłem. A w ogóle fajny nowy cios odkryłem. Że podskakujesz i masz coś takiego. No nie robi jakichś specjalnych efektów, więc i tak raczej nie będziemy go spawnić. Ale no skupimy się na tych na pewno. W ogóle widzę, że jeżeli jesteśmy na terenach, na których już byliśmy, teraz zobaczę dokładnie, jak skończę tego przeciwnika. Dobra, nała. Leż i śpij, nie wstawaj. Wow, nawet się zrymowało. Nice. Zobaczmy, czy to jest ten teren. Nie, to nie jest jednak ten teren, o którym myślałem. Woda jest taka kolorowa. Dobra, ale tutaj coś mamy jeszcze. Tam się coś pali, jakby jakiś obóz. Nie, czy to nie jest ten obóz, z którego oni wyszli. Z plastiku złomu możesz zrobić coś lśniącego. Plastik też mi nie jest potrzebny. Ale tu są jakieś skrzyneczki. Więc dobrze by było je otworzyć. Aktualnie mamy na sobie najlepszy strój tak naprawdę. I nie ma jak go ulepszyć. Jedyne co to spodnie zmieniłem naszej postaci. Chciałem jeszcze ulepszyć te gacie. No ale niestety nie mamy wystarczającej tam ilość jakichś składników tego złomu do zrobienia. No i nie możemy tego ulepszyć. Tak jakbyśmy chcieli. O. Inaczej, sorry. Spodnie są ulepszone. Spodnie ulepszaliśmy. Broń chciałem jeszcze ulepszyć. Ale nie możemy ulepszyć, no po prostu nie mam wymagającego akurat wybranego złomu. Nie wiem, czy to właśnie nie był e-złom, czy coś innego. A to? Aha. Dopadła cię słaba. Ostra stal. Dobra, najpierw tym strzelającym musimy się najpierw... Kurwa, musimy zabić go w pierwszej kolejności, o. Już mi brakuje słowa. Gdzie, to nie są ci. Gdzie jest ten strzelający? Jomuś. A to sprawa osobista. A bo to był on? Co za fetor? Co ty robisz? Mocno walnęło. Mamy tak naprawdę trochę poziom wyżej niż oni. Więc też z tej zasady po prostu bicie tych przeciwników idzie nam łatwiej niż zwykle. Dlatego widzę, jakby nam się cały czas życie odnawiało. Więc nie wiem, czy jakiegoś skilla dodatkowego nie odbiliśmy. Ale chciałbym jeszcze coś wybrukować. A, mogę tak zrobić, okej. Tak, bo pobawiłem się trochę w telekinezę. I odblokowałem właśnie super moc telekinezy, że mogę przeciwnika podnosić, ale na niego to niestety nie działa. Ale czy ja mogę? Chyba ja mogę z tego korzystać na tej zasadzie, że nawet ziemię mogę podnosić, tak? Oczywiście, że tak. I nawet fajnie tego. Fajna to jest umiejętność. Dobra. My już wkroczyliśmy tak jakby w ich posterunek. Przeszukajmy, czy tu coś jeszcze było ciekawego. Bo na wieży zawsze coś jest. A na wieży mogę wejść? Mogę wejść. No, zobaczymy, czy tak naprawdę dzisiaj nam cały odcinek zajmie przejmowanie posterunku. Czy jeszcze ewentualnie na coś, na górę idź. Czemu ty lecisz w dół, jak ja ci każę iść do góry? Czy po prostu ewentualnie jeszcze udamy się do tego Glutomira, żeby zacząć kolejną misję, nie? Czapeczka fajna, ale czy lepsza? Gorsza. Żyćku zawsze nam się przyda. Tu skoczymy, chyba się nie zabijemy, co? Na szczęście nie. Was nic nie leci, to możemy iść dalej. Bo w tej wieży? A tu jest jeszcze jakiś obóz, to sorry. O, jest skrzyneczka jedna. Mi zależy najbardziej na życiu, tak naprawdę. O, te dodatki to tak naprawdę są gówno potrzebne aktualnie. I
Miał być odcinek specjalny, znaczy miał być odcinek specjalny. Miał być odcinek poboczny z Biomutanta. No ale sami widzieliście, że teraz na streama głównie gram w FIFA i w nową serię Minecrafta. Dlatego, no, to by było bez sensu, żebym dodawał teraz odcinek z Biomutanta jako poboczny. Chyba, że bardzo chcecie, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie na zadania poboczne. O, mamy naszego typa. Co tam, typo? Taylor mówi, że czeka na ciebie. Chętnie zniszczy posterunek i zabije każdego, kogo w nim znajdzie. Jestem w gotowości. Kiki się łapał. Mówi, że oby tak było. Te wejle emanuje. Mówi, że zwiadowcy dostrzegli gniazdo ćmiaków w pobliżu posterunku. Jeśli je zniszczysz, ćmiaki powinny zalać to miejsce w poszukiwaniu nowego domu. Nie wiem, czemu to mi się kojarzy z pszczołami. O to chodzi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ćmiaki wywołają brzęczącą wrzawę. No okej. No to co, idziemy do gniazda tutaj ćmiaków. Zobaczmy, co to jest. A, my w dół spadamy. Caćki w gniazdo ćmaków. Ła! Nie zabije się? Nie. Co to jest? Mam nadzieję, że to nie są pająki. Ja się w chuj boję pająków. Pszczoły? Ja mam to zniszczyć? Tyle się dzieje. Weź się do roboty i zniszcz je. Okej, jedną zniszczyłem. Znaczy oni nas nie atakują. Ale tu widzę, że mamy tych gości. Tego całego wrogiego plemienia. A, jest gościu z bronią. No to nie, ten najpierw typo z bronią jest do wybicia. Tamci gdzieś zniknęli. Dobra, szybko poszło. Ci ich chyba zamulili trochę. Walczysz wściekle. Dobra, szybko idzie naprawdę. Tam z nimi. Okej. Nie planowałem jako unik to zaliczać, ale no fajnie, że się udało. Nawet nie mać jak możliwości się ruszyć, widzę. Czyli główny problem będzie te będą te większe stanowić dla nas niż oni. Dobra, lecimy do kolejnych gniazd. Będzie pewnie gdzieś drugie wrogu. Oczywiście, że tak. A i witam naszego wielkoluda. Nie widzę ogólnie, czy chciał nas zaatakować, czy nie? Dobra, i my teraz straciliśmy na tym. Kurde, gościu. Chodź tu. Dobra. Dobra, ten już pokonany, teraz jeszcze te mniejsze. Wow. Bliskie spotkanie. O, przygwożdżony do ściany. O, jednak może się obronić. Że przygwożdżony do ściany i nie może nas zaatakować. Okej, okay, jeszcze jeden? Nie, ich tylko dwóch tu było. To w miarę proste było. Dobra. Tutaj ta dwójka leży, tutaj nic nie ma. No i te trzecie gniazdo teraz, ta? Nie wiem, czemu ja się spodziewam jakiegoś potężnego bossa przy tym trzecim gnieździe. Bo to było zbyt proste. Tak jakby królowej. A nie. O, ale kopa. Od razu dostaliśmy na start. Niezły strzał. Dużo voltu. Typo. Najważniejsze jest ubić tego, co strzela. On tak naprawdę jest największym zagrożeniem. A, to jeszcze jeden jest, co strzela. Chodź. Wiem, że nic nie widzieliście przed chwilę.
A, ten jeszcze jednak żyje. Ty gdzie ty jeszcze wleziesz, co? Nie mogę cię tam sięgnąć, niestety. Muszę cię jakoś inaczej ściągnąć stąd. Dobra. A kolejni przeciwnicy pokonani. O, a tutaj coś wypadło ciekawego. Złomek? A, złomek, brzęczyk. Kurde, ale to jeszcze nie jest to, co potrzebowaliśmy do ulepszenia naszej broni. A tutaj rozumiem, że tą rękawicą trzeba przywalić. Tu jest. Okej, i dawaj. O. Raz. Specjalnie do trzeciego gniazda. Jeszcze raz. Okej, dobra. Teraz musimy ustalić z powrotem nasze bronie. I to będzie... to. I to. Okej. No i ostatnie gniazdo. Kurde, spodziewałem się chociaż jakiegoś bossa. I po gnieździe ćmiaków. A nie mogę się ruszyć. Czyli coś tu musi być. Jakaś cutscenka. Ciekawe. Szczerze, nie było dawno żadnej cutscenki. Ćmiaki pędzą na posterunek, ależ są wściekłe. Posterunek należy do twojego plemienia. Naprawdę? To tylko o to chodziło? Nie. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Czyli dobra, czyli jeszcze możemy z nimi walczyć. Dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. No dobra, kolejne jakieś sklepiki, rozumiem. Okej, no jakaś teraz gadka z nim krótka będzie. Chyba kolejną jakąś specjalną broń dostaniemy, co? Za posterunek zdobycie. Mówi, że zdobycie trzeciego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. A przeciwnik jest na tyle słaby, że można stawić mu czoła w jego forcie. Dobra, wykończymy ich. Mówi, że w starciu z tobą nie mają szans. No dobra, tak naprawdę jeszcze planuję 20 minut nagrania. I możemy w sumie lecieć do fortu ich. I fort jest daleko stąd, pokażcie mi na mapie. Nie, no fort jest tutaj, w sumie jest za skałą. Więc ja się nawet tepnę już na ich teren, do starej wioski. I z tej starej wioski udamy się tam właśnie. Ogólnie teraz sobie przypomniałem, że w którymś odcinku spotkaliśmy kogoś w mule. No i go nie uratowaliśmy. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Słuchaj się w dźwięk tej fali. Okej. Okay. My mamy iść tam, rozumiem. Więc w sumie możemy też popłynąć naszą łódką. Prawda? Tu możemy korzystać z tej naszej łódki. Pokaż mi, czy to działa. Chodź, luzgo siupnia. No dobra, jak wskoczę do wody. Nie mogę przyzwać nawet jak tonę. Ej, to jest lipa. Zaraz umrzemy. No i chuj. Trochę to śmieszne, że utopiliśmy się tutaj. No dobra. Bohaterska śmierć. Powtórz od ostatniego punktu kontrolnego. Żeby już nie tracić czasu i myśleć, jak to ogarnąć. Nie, poczekajcie. Ja tam z powrotem się tepnę. I za wioską było chyba tak jakby plaża taka. Zobaczymy, czy tam będziemy mogli naszą ślizgosiupnię postawić. W sumie dawno nie zginąłem na odcinku. Chyba ostatni raz zginąłem w walce z drugim bossem. Z drugim światożercą. Jakoś tak było, no. Dobra, my lecimy tutaj na ten brzeg. Tak, bo to był ten brzeg. Tutaj. Oni nie mieli brzegu. Czemu ja myślałem, że nie mają brzeg? W sumie to my tam dopłyniemy na spokojnie. Tak, dopłyniemy na spokojnie. No, dopłynąć na spokojnie bym to nie nazwał. Dobra, jest nasz wierzchowiec. Ślizgosiupnia.
Czemu nie mogę tutaj wezwać ślizgo siupni? Jeszcze kurwa zużyłem. A, dobra, nieważne. Pokaż mi. A tutaj? Jak stoję przy brzegu? No nie mogę. To nie tutaj chodziło. Dobra, to mapa. Ale w sumie jak wyjdę z tej wioski... Pokażcie mi jeszcze raz mapę. Tak, tu się tepnę. Tylko to jest ta wioska nasza. No, jak się tepnę do wioski, to po prostu jak od tyłu zajdę tą wioskę, to wtedy tam będziemy mogli się znaleźć. Dobra, czyli to niepotrzebnie straciliśmy tutaj na to czas. Dobra, a my po prostu idąc tędy, tam się dostaniemy. Do ich fortu głównego. No, mi chodziło oczywiście o tą walkę tutaj z tym bossem pierwszym, co tam wcześniej na odcinku wam wspomniałem, nie? Dla nich chyba nawet dwa razy zginęliśmy, z tego co pamiętam. Jeszcze za szybko chciałem. Wiem, że mam wierzchowce w tej grze, ale już jestem tak przyzwyczajony do po prostu biegania. Okej, tu pod górkę. Zobaczymy, jaki tu będą mieli poziom przeciwnicy. Bo tu też byli przeciwnicy i ich nie wykończyłem, z tego co pamiętam. Aha. O, 17, no to oni... Oni rosną razem z nami levelami. No, skacz! No, utknąłem w skale. Okej, czyli już obydwu pokonaliśmy. Okej, ten... O, coś mogę z niego wyciągnąć. Smaczek i... Ten drugi gdzie leży? A dobra, nieważne. Jakby coś miał, to by nam tak naprawdę podświetliło. Wejdziemy na ten i główny fort. Zobaczymy, jaką tam misję dostaniemy. Już fajnie, bo mam nawet temat odcinka, jaki można dać. Znaczy, tytuł odcinka. Forteca plemienia Miriadów. Przyjaciół, a może wrogów? Już wrogów. Lepiej się tam udaj. O, a tu tylko rozumiem. Tak się przekonasz. Rozumiem, że to już nasi tutaj dość ładnie ich wzięli i wyniszczyli. Ale my jeszcze sobie osikamy znak, żeby móc się jakby co tepnąć tutaj. Nie wiem, czy nam będzie tak naprawdę potrzebne, zobaczmy. Ale... Mamy szansę, to sobie kolejny teren odblokujmy. Dobra, i lecimy do tego pewnie naszego teraz przywódcy, tak? Oczywiście, że tak. To ostatni bastion plemienia. Podbij fort, a rozbijesz ich opór. Plemię uzna twoją władzę. Dobra, jestem w gotowości. Mówi, że oby tak było. Planują wystrzelić cię ponad murem, używając procorzutu. Najpierw jednak musisz zdobyć kask, na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Okej, spodziewałem się, że to nie będzie takie proste. Najlepiej będzie, jeśli znajdziesz go sobie na własną rękę. Nie powinno to być zbyt trudne. Występują tylko w jednym rozmiarze. Hej, gdzie jest ten kask? Rozumiem, że teraz mi mapka pomoże, znaczy gra mi pomoże, gdzie ja mam to znaleźć. To bądź kask. Droga do drzwi jest prosta. Jeśli się tam wybierzesz, wejdź z przytupem. Okej, każą mi wejść przytupem, czyli znając życie, muszę uszyć teraz rękawicy. Zgadłem? A nie jednak. No ale mógłbym jakoś bokiem wejść? No nie widzę tutaj czegoś takiego. Zdobądź kask. Pokaż mi na mapie, gdzie ten kask występuje. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. No i co wam mogę powiedzieć? Mogę zrobić szybką podróż na grę. No, więc zobaczymy. Ja jeszcze muszę tutaj na chwilę się cofnąć do ekranu. Teraz już jest wszystko ok. Robimy szybką podróż, zobaczymy, co mi to da. Czy ja będę w środku tego fortu? Oczywiście, że mnie przed fortem tepa. Czy to musi być jakaś droga, żeby wejść do nich?
Raz, dwa. Okej, okay, osprzętowanie już też mamy. Możemy zasuwać. Rozumiem, że jakimś dolnym wejściem tam wejdę. A, no oczywiście, że tak. Dobra, szybko teraz ten. Okej. I cyk, kolejny wpierdol. Okej. Tu nic nie ma, tu też nie. Jaki złom pewnie dostaliśmy. Zatrzymaj to. O, chyba akurat gumik był mi potrzebny. Dobra, my lecimy po ten kask. No, nie domyśliłem się wcale, wiesz? Tak, wyszliśmy do środka i to nas teraz gdzieś prowadzi tutaj bocznymi drogami. Ej, dobra, i będziemy jeszcze musieli z tym dużym walczyć. Dobra, chyba od... chyba akurat... O Jezus. To nie ten strzela z pistoletu. Chyba, że obydwaj strzelają z pistoletu. A to by wychodziło nawet. Terapia prądem. A, obydwaj strzelają. Dobra, to udamy się do jednego, żeby potem drugiego zmiażdżyć. No, dawaj, 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 walcz. Nie z tym, z tym. To się nazywa nauczka. Kurde, nawet tamten duży nie przeszkadzał walce z nimi. Dobra, on też szybko dostaje, widzę. Aj, jednak nas zahaczył. Dobra, ale nie są jakimś strasznym przeciwnikiem dla nas. Mogę coś z ciebie zebrać? Nie, z ciebie też nic nie ma. Dobra, ale idziemy po ten nasz kask. Dzień dobry. Twoje przeznaczenie czeka cię na drodze. O, którą mogę tu obierzesz, by go uniknąć. Mogę trochę tutaj po tego poszperać. Moduł gówno nam daje, jest nam niepotrzebny. Jakaś rampampaja, widzę. Okej. Okay. Teraz zobaczymy, czy to będziemy mieli na głowie, czy nie. Okej. Okay. Uff, fajna pipatka, jak oni to nazwali. Rampampaja. W sensie, że czepaja. Słabsze. Dobra. Czepamy się w takim razie do nich. Tu jest nasza szybka podróż. No i co? No i tak myślę szczerze, że na dzisiaj to już będzie koniec odcinka. Nie wiem, ile mam materiału, może jednak odcinek wyjdzie krótszy. No ale już się przygotujemy tutaj do walki z nimi. Zobaczymy, czy nas od razu rzuci, czy nie. Nie, wiecie co? Dobra, nie będę z nim gadał, bo znając życie, to potem automatycznie pójdzie, że nas rzuci. Nawet nie będziemy mieli na to decyzji. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę, strzelcie dzwoneczek, no i napiszcie komentarz, jaki chcecie w sumie, nie wiem, przywitajcie się, opowiedzcie, jak wam idzie w szkole, czy jak wam idzie w pracy, coś, żeby po prostu żyło, musimy żyć w tych komentarzach, bo aktualnie pod moimi filmikami to tylko z reakcji są komentarze i to na moją prośbę, żeby jakaś piosenka była wybrana. No, więc ja się z wami żegnam, nara!